Siemanko, to jest Might and Magic Duel of Champions, ja jestem Zenek. Wiele osób prosiło mnie o to, żebym wrzucił jakąś talię na rodzicielkach. Na początku zastanawiałem się nad Jeziel, ale średnio się grało tą Jeziel. Znalazłem coś fajniejszego. Kalazar 4-6-0 w standardzie. Z wydarzeń mam tak: 4 razy tygodnie wiedzy, 4 razy wielkie łowy, 30 stworów. Słowik, cierżanna rodzicielka, boże, 4 razy czyhający w mroku, 4 razy wysiadująca, 4 razy rodzicielka czarożerczyni, 2 razy rodzicielka cienia, 4 razy matka roju, 2 razy osmotyczna rodzicielka, 4 razy heretycki złodziej zaklęć, Ariana, 16 zaklęć, 4 razy rozwidlony ognisty pocisk, 4 razy pożeracz, 4 skoki w czasie, 4 oczarowania. I cztery budynki są to komory przywoływania do mnożenia naszych staków, czy też rodzicielek, jak to woli. Okej, to widzimy się za moment, potestujemy sobie tę talię i pogramy. Okej, to lecimy. Jak szybko dobrało przeciwnika. Ziemsko. Siegfried. No miałem fajny pojedynek z Siegfriedem, tylko że niestety Autolus się zrobił i z fajnego pojedynku wyszedł krab. A nagrywałem wtedy, więc... Chciałem pokazać po co pojedynek, ale... tak dziwnie skończonego pojedynku nie będę pokazywał, bo to trochę krapiszcze było. Zakończenie, wygrałem, ale to... Ale fajny pojedynek był. Dobra, czy ja to chcę? No niech będzie, dobra. Okej. Tak, tak. W sumie te rodzicielki będą całkiem spoko, bo on tu zaklęć żadnych nie ma. Więc nie będę dostawał damage'u raczej. Znaczy nie będę dostawał po prostu obrażeń od tych zaklęć, które on mógł zagrywać. Problem w tym, że może mieć mosty. Tak, tak. Trzeba będzie sobie poradzić z tymi stakami. Okej. Okay. Takie coś. Trzy surowce będzie miał na następnym turze, tak. Tak, coś. Tak, tak, tak. Ja się zastanawiałem, czy nie zagrać tej rzeczyni tutaj, ale widać, zgona by zaliczyła na stówę. Okej, okay, jest domek dla czarożerczyń. Też nie wiem, czy nie zagrać może tego czyhającego i zablokować te staki jego. Albo grać domek szybko. Chociaż 12 HP mi tylko zostało. Nie, to chyba zagram tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Domek czarżerczyń byłby całkiem spoko, no ale muszę się jednak trochę zablokować przed tymi upierdliwymi stakami. Stak 5 surowców. No coś za 2 by mi się przydało. Albo kolejny czekający. Mroku. Pożeracz. Też dobra opcja. Teraz tak. Pacnijmy tu. Pacnijmy. Już może być tak. Pożeracz. To sobie zabijemy. To sobie zabijemy. To zabijemy. To. Co by tu odrzucić? Powiedzmy, że czaro rzeczy nie jedną. Tak, co tu zabić? Chyba ten stack zabije. Ten może być, zostać przy życiu jeszcze. Niech będzie tak. Okej. Okay. Tylko miałbym oczarowanie, chociaż nie, jestem oczarowany, tak bym nic nie zrobił, bo jest ścieżka przodków. Pożeracza wywalić, lol. To on mi czaru rzeczy nie wywala. Okej. Okay. Teraz tak. Sobie strzelimy. Do widzenia tym stakom mówię.
Za trójkę może być tak. A i niech nawet będzie tak. Tak. Teraz tak, czekając, uciekać nim czy nie? Uciekniemy sobie. Piąta butla i następna tura. No, w ten sposób się Serio? O, come on. Dwa mosty koleś ma, no dobra. Na szczęście mu zostały tylko dwa surowce, więc zobaczymy, czy coś nam zagra. Za te dwa tego kusznika, którego sobie cofnę. Dobra. Ty tak. Czaro życzenia, czy nie? Czaro życzenia. Z dwa czekający i... Pytanie, ile mu się uda tutaj stacków zrobić? Chociaż może zabić mu ten stack? Coś wywalić? Tylko co? Powiedzmy, że to się wywali. To się zabije. Tak, zagramy. I następna tura. Obszarowo. No i to będzie całkiem spoko. Jak sobie pożyczę tego obszarowego kusznika oparowaniem. Później te jego staki będą po prostu cienko piszczały, jak będę ja atakował jego jednostkę. Okej. To tak. Oczarować czy nie oczarować? Chyba oczarować. Tak. Tak, to się przerzuci tutaj. Coś może z komentarza. Okej, next tura. No byleby nie miał mostu jakiegoś. A i... Żeby nie cofnął po prostu za pomocą tego mostu, tego obszarowego kusznika. No i spoko. Dobra. Problem w tym, że mi tą zabije trochę niefajnie. Tak, bo miał skok w czasie, mogę skok w czasie użyć? Mogę, tylko że będę musiał magii dodać sobie. Bo niepotrzebnie wywalałem to mi koleżankę. Więc tak, to sobie patniemy. To będzie tona damage'u. Tak zwanego. Więc tak, można dobić 6 i zostaje mi 3 surowce. Co tu robić? Co tu robić? To ma szarże. Fantastycznie. Dać cenę wstrzymanie z tym skokiem w czasie i coś innego wykombinować. Chciałem coś takiego. Coś takiego, no muszę pomyśleć. Teraz tak, który stack tu usunąć? Ten czy ten? Chyba ten. Dobra, niech będzie tak. Zaatakować tym gościem? Nie, poczekam sobie, dobra, zobaczymy co on zrobi. Ile mu się uda staków zrobić? Może dwie jednostki zagrać, ewentualnie trzy i zostawić tylko jeden wolny, jedne wolne koszary. Z tym może ołtarz Asze mieć.
No byleby zbyt szybko się do mostu nie dokopał i nie wywalił mi tych czarożerczeń. Legionista, no kurczę, blady, to nie będzie fajne, bo ona stakuje tego Krabutona. O Boże, naprawdę. Ciekawe, kogo stargetuje. Fantastycznie. No i tu będzie problem jak nic. Zresztą tutaj tak samo. Trzeci skok w czasie. No zabawnie. Teraz tak. To mogę pacnąć. Bach, drugi raz. No teraz skok w czasie wypadałoby użyć. To byłoby dobre. Tak mi się wydaje. Tak. Zagramy sobie słowika. Tylko gdzie? Chyba tutaj. Albo tutaj. Dobra, nie będę tu. Tak, tak. Lecimy ze skokiem. Teraz tak, tym nie atakuje. Chcę sobie zostawić ten stack, żeby ten go mógł strzelać. Tym też nie atakuje. Tym tu jest 6 odwetu. To tym też nie będę atakował chyba. Chociaż może. Nie, łupnę. Dobra, tak. I lecimy. Next tura. Tak, bomba. Wszystko tu ładnie ginie. To się wykończy. Tylko z tym problem jest. A, to sobie odrzucę kartę. Dobra, wywalimy to. Żegnam. Pac. Pac, pac. Tak, siła. Jak widać, skoki w czasie robią grę i ten jego obszarowy kusznik, który tak naprawdę, którego cały czas wykorzystuje tak naprawdę przeciwko tym jego stakom. Jest jedna z najcenniejszych jednostek w tej chwili dla mnie. Tak naprawdę. Okej, znowu na staków tonę. A ja mam kolejny skok w czasie i znowu będę mógł wszystko mu pozamiatać. Ciach. Bombka. Co dalej? Tak. 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 Jeszcze jest pożeracz, którym mogę coś załatwić. Można zaatakować. Chociaż pożeracza chyba sobie zostawię. Albo zabiję to. Całe pole bitwy wyczyszczę w tym momencie. Żegnam. No, trzeba było. Dobra, tak. Tak, i następna tura. Lol. Nieźle pozamiatane staki zostały. A wszystko dzięki, kurczę, obszarowemu kusznikowi. O Boże, tego to się nie spodziewałem. Tutaj niebianka, naprawdę. Oh my God, serio. No dobra, to co, oczarowanie? Teraz tak, tu bombarduję. To jest GG chyba, przejmuję tą ziomalkę. Zobaczymy, ile będę miał ataka, jak ją przejmę. Damy ją sobie tutaj, to jest 13, no trochę za mało. Stak obszarowy, dewastujemy mu wszystkie kurcze staki. A nie, to jest tak GG. Tak, 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 tak. Yeah! Niezła ta talia jest, nie powiem. Naprawdę fajnie się gra na takie staki, zwłaszcza jeżeli kolej zagra tego obszarowego. To jest już kolejna gra, którą gram tą talią i przejmuję kolesiowi obszarowego kusznika i po prostu bombarduję mu jego staki. Naprawdę, dobry motyw. Dobra, to jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. Ariana. No, z Ariana może być trochę gorzej.
Z tego co wiem, to tutaj trochę jest średnia na tą Arianę. Chociaż ja tą Arianą i tak nie lubię i nie umiem grać. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. No nie jest najgorsze rozdanie. Okej, okay, bierzemy sobie. Jak ja nie znoszę tych staków. Dobra. Staków, Boże. Staków swoją drogą. A czy nie, no staki są już do zaakceptowania, ale tej Ariany po prostu nie trawię. Tak. Tak, nextura. Ach, jest piekielnie gorąco. Może niech tu upały się skończą, bo aż normalnie nie chce mi się nagrywać. Siedzieć przy kąpie w taki upał. Ma infekcję, ale niestety ma. Infekcja niestety może być zabójcza dla tej czarożerczyni. Sobie tak, przeniesiemy ją tutaj. Zagramy domek na czarożerczyni. To można pacnąć. Niech będzie czwarta puta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, w momencie, jak ona wyłapie licznik, to on ją pewnie z miejsca stargetuje umiejętnością Ariany i ją zabije cały ten stack. Więc trzeba chronić tą. Cały ten stack przed licznikami. No, ale to może być trudne tak naprawdę. Znaczy, że przedstawi tego tutaj zabije i jest po zawodach praktycznie. No właśnie. Jest po prostu świetnie. Dobra, tu mamy tak, pożeracza. I co tu pożreć? Przestawić tą ziomarkę na przykład tutaj. I zabić ten krab. No ja mówię, no to jest ciężko się gra na tą Arianę. Tą talią na rodzicielkach. Muszę zabić tego trolla. 5 mam, tak? Może tak? Ale on ma ile 3 siły, tak? Fantastycznie, przecież jeszcze ma infekcję boską. Dobra, tato wyłapie liczniki na klatę. Dobra, zabijamy go, 2 liczniki, hello. A i co dalej? To też ma 3 punkty siły, no szkoda trochę. Dobra, tak. Co tu robić? Grać tego czyhającego czy nie? Tak, następny gra. No zobaczymy, czy kolej stargetuje i zabije mi ten stack od razu z miejsca, czy nie, czy będzie czekał. Może jakieś pożeracza ma, to też go może zabić pożeraczem. Coś jeszcze? Właśnie wierzę, że on nie zablokował tego stacku, no come on. Serio? Mam skok w czasie, mogę skok w czasie, że będzie 4. On na uroście będzie 5, 9 damage'u ze skokiem w czasie. Całkiem fajnie. Tylko nie wiem, czy odpalać ten skok. W sumie tak, na cmentarzu niczego nie mam. Mogę zagrać pożeracza, albo coś mu podkraść. W sumie mógłbym tego zombiaka podkraść mu. Już nie wiem, czy to dobra opcja. A zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tego podkradać, czy to? Czy świniaczka? Nie wiem, co lepsze. Tutaj bym wbił damage. 3 damage'u to by było 7. Chociaż to by było 4 damage'u, to razem by było 8. Całkiem fajnie. Później skok w czasie? Nie, no chyba tego podkradnę.
Zobaczmy, tak. 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 No chyba, że on zabije w końcu ten stack sumiejki. Co jest bardzo możliwe. Dobra, następna tura. Zobaczymy, co zrobi. Boże, naprawdę. Tak czy siak zabił ten stack. No szkoda. Mogłoby być po grze dość szybko. Okej, trzeba by się dokopać do kolejnej czorszy, czy nie byłoby nie najgorzej. W czasie kolejny świniak. Trochę niefajny. Dobra, co ja tu mam? Oczarowanie, tak? To jest 4, byłoby 5 damage'u, jakbym go zabił pożeraczem. Zostają mi 3 surowce. On ma ile? 8 damage'u, 9, 10 damage'u w następnej turze. To sporo. No dobra, zobaczymy. Zabiję mu to. Spróbuję to tak na szybko wygrać. Tak, 4 hapsy. To zagramy sobie wysiadującą. To jest 4, tu będzie 5. Ataku i tu będzie 2. Zaraz, to jest 9, 11 punktów to mecz, tak? Dobra, takie coś, to odpalimy sobie piąchę i let's go. Mam 5, 9, 11. No i ze skokiem w czasie jestem w stanie nawet to wygrać, jeżeli tutaj niczego nie zagra. Zabijam tego krapa, który wyskakuje z mogilnika. No, tylko że on, kurczę, uśmierci mi stack, no właśnie. To jest problem. Jest jeszcze to, to super. To raczej będzie trudno to wygrać. Troszkę, no tak zaryzykowałem trochę i myślę, że chyba przegram. Tak, mam pożeracza, mam skok w czasie, no, ale nie ma opcji takiej, żeby to weszło. Nie no, przegrałem to. Teraz już na pewno. Musiałbym mieć jakiś mat removal, nie ma nic takiego tutaj, więc mogę zagrać heretyckiego, coś mu zabić. A na przykład tak, heretycki tutaj. Albo tutaj. Heretycki tu, to by sobie zagramy, tego zabiję. Siak. Teraz tak, wyrzucimy sobie kartę, to się wybije. I to tyle w tym turnie. Zobaczymy, no byleby nie miał jakichś zaklęć upierdliwych. Może mieć skok w czasie i też to skończyć i tyle. Albo jakiś pożeracz jeden i też mu robi grę, po prostu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy on ma skok w czasie? Coś kupuje. Nie chce mi go zabić, no właśnie. Tak, ten ginie. To fantastycznie. Co dalej? 9 surowców. Jeszcze to kropiczne, no to świetnie. Tak, 2 HP. 9 surowców, tak. To może być czarodziejczynie. Teraz tak, ten dostaje 2 damage'u, ginie w następnej turze. Więc zagramy sobie tak. Matkę Roju tu. Wywalimy pożeracza. Chyba tak, skoki w czasie można zostawić, też może... Nie, chyba skok w czasie, dobra. Tak. I tak. Lol. Dalej nie możemy zabić, no chyba, że ma jakieś zaklęcie. Już
drugi skok wywaliłem tak naprawdę. To nie ma skoków w czasie, żeby to skończyć, no come on. Zombiak, mumia, czy cokolwiek to jest. Zombie. Tarcza kamienna? Come on. Jeszcze mnie zabije zaklęciami. O, kolejny damage. Fantastycznie. Dosłownie fantastycznie. Ja dobra, no teraz już jest na pewno chyba pozamiatane. Nie ma opcji, żebym ja to był w stanie wygrać raczej. Musiałbym mieć 6 butli. Czy ja to mogę wygrać w jakiś sposób? Nie, no nie ma opcji. Musiałbym tak zbić w tej turze tarczę i w następnej turze go zaatakować. Ja nie ma opcji, żebym mu zbił tą tarczę w tej turze, a w następnej 4 damage jeszcze zadał. Chociaż teraz. Pocisk, bang bang. To jest 2. Ja nie przebiję się przez to cholerne jego zombie. Musiałbym dobrać kartę, ale te skoku w czasie nie użyję. Beznadzieja. Niestety. Żeby mi ten stack urósł do 4, to bym to mógł wygrać w następnej turze chyba. Boże, to byłoby do wygrania. Tylko muszę mieć skok w czasie i tu bym musiał mieć 4 punkty ataku, a jest, to jest niemożliwe. Muszę go przestawić w tej turze, żeby go w następnej turze móc nim atakować tu. No było blisko, ale nie jestem w stanie tego zrobić chyba w żaden sposób. Dispela też nie mam żadnego, mógłbym przestawić te stwory tutaj i skok w czasie odpalić. Czy on ma coś za 2 na cmentarzu? Nie ma nic za 2, więc tutaj nic nie wyskoczy. No jak miał dispel, to jeszcze byłoby to do zrobienia. Ale to nie jest do zrobienia. Poza tym i tak mam za mało surowców, Krysta. Tak, mogę to zrobić. Tak. Tak. I teraz co, skok w czasie? No nie ma opcji, teraz to zginie. Ale co z tego, jak nie zbije tarczy w tej turze? Nie ma takiej opcji, żebym to zrobił w ogóle. No i tyle, szatami zginęła, to pełny wypas. Dosłownie. Mogę teraz wrzucić kartę i zbyć mu najwyżej tylko tą tarczę. I to jest GG. Musiałbym mieć jeszcze jedno skok w czasie. A to jest nierealne, bo nie mam surowców. Dobra. No i nic, koniec. No nie lubię grać tą talią, ona jest... Nie wiem, jakoś dziwnie mi się nie tą talią gra na te staki. Po prostu, znaczy na te liczniki nekropolii. Ale tak czy siak talia jest dość spoko. Nekropolia też jest dość silna, ale ja po prostu nie lubię i nie potrafię grać tą talią. Nie przepadam za tymi licznikami. Tyle. A ten Kalazar jest całkiem spoko, tylko trochę mi brakuje tutaj jakiś mas removali, gniewu Arkata, czegoś takiego. Coś, co by zadawało dużo damage'u. Tyle. Poza tym talia jest dość spoko. Chociaż myślę, że ten klasyczny taki Kalazar na zwyczajnych stworach, a nie na rodzicielkach, ta kontrolka 4-6-0 jest chyba i tak lepsza. Mi się wydaje trochę. Mamy więcej zaklęć, trochę inne stwory. No tam to jest lepsza opcja. A może tutaj Arianę jeszcze dorzucić do tych rodzicielek? O, z Arianą było... No kurczę, jak miał Arianę, tylko że tak na skok w czasie by mi nie wystarczyło. Nie, dispel potrzebowałem jakiś. Gdybym miał dispel jakiś, to ze skokiem w czasie byłbym w stanie to wygrać, tamtą grę z Arianą. I tyle. Dobra, kończę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!